chciałabym, żeby się nic nie zmieniało w moim życiu teraz. Wszystko jest na swoim miejscu. Alan jest spokojny, szczęśliwy. Dobrze się uczy. Oby tak zostało. Ten spokój mojego dziecka pozwolił mi na tak wytężony rok pracy w radości, w kreatywności, na pełnych obrotach. Gdyby on miał gorszą formę, to ja bym nie wykonała tych wszystkich zadań, więc jego szczęście dało mi siłę i motywację do tego, że ten rok był taki niesamowity i że mogłam rozpiąć całe skrzydła swoje. Chciałabym, żeby się po prostu nic nie zmieniało, żebym mogła pracować nadal z tymi samymi ludźmi, z którymi teraz w roku jubileuszowym udało mi się zebrać. Wspaniałą atmosferę mam naprawdę i na scenie, i za kulisami, a to jest ogromnie ważne. Myślę, że dlatego też ludzie czują też to szczęście, bo kiedy artysta, wykonawca wychodzi na scenę szczęśliwy, no to ma dużo do zaoferowania. Gdyby mi podkładano nogi na wszystkich frontach, no to jednak to serce to jest jedno serce, to jest to samo. Więc gdyby mnie coś skutecznie rozpraszało, to pewnie ten rok nie byłby tak uroczysty, a był. Jak ja to wszystko zmieściłam, wykonałam, ja nie wiem, ale się udało, jej!